dostaniemy super nowoczesną broń, helikoptery, czołgi, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Dostaniemy też pieniądze. No w porządku, głosiły entuzjastyczne komunikaty ze Stanów Zjednoczonych. No proszę, bardzo, ale ile będziemy musieli zapłacić za to wszystko? I czy te pieniądze, które dostaniemy, bo nie dostaniemy pieniądze tak w prezencie, tylko dostaniemy po prostu kredyt. Jakie będzie oprocentowanie tego kredytu? I jeszcze jedna kluczowa sprawa. A co z kodami dostępu? Mam tu na myśli, że wiele uzbrojenia ma tak zwane kody dostępu. Czyli jeśli, dajmy na to, będziemy chcieli użyć tych czołgów czy helikopterów ataku na jakiś cel, który nie będzie się podobał Stanom Zjednoczonym, to wówczas oni mogą to zablokować. Czyli może być taka sytuacja, że my tą broń, którą kupimy za ciężkie pieniądze, będziemy mogli użyć tylko w określonej sytuacji za zgodą Stanów Zjednoczonych, bo po prostu mogą nam wyłączyć kody dostępu i ta broń będzie bezużyteczna. Te rakiety, te helikoptery i tak dalej. Dobrze by było, żeby były informacje na ten temat. Czy jak kupujemy tą broń, to ta broń jest faktycznie nasza i możemy ją użyć w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie i przeciwko komukolwiek chcemy.